Wczesny wieczór, przyjemny wieczór, wyborne warunki do rozegrania spotkania piłkarskiego na znakomitym poziomie. Oby tak właśnie dziś to wyglądało. Witamy Państwa jak najserdeczniej. Spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami Król Wzgórza, spotkanie, w którym najważniejsze będzie odpowiednio długie utrzymywanie się przy piłce. Zapowiada się świetny mecz. Co tu trzeba zrobić? Maksymalizować posiadanie piłki, żeby wskaźnik osiągnął trójkę? Czy wybrać opcję do pierwszej bramki i tylko się bronić? To jest ekstra. Piłka u Szawiego. Zidane. Antoine Griezmann. Griezmann z wyczuciem. Jest, jest, jest! Wspaniała bramka, a jednocześnie jakże cenna. Drużyna sumiennie zapracowała swoją grą, by wartość tej bramki liczyła się potrójnie. Co za intuicja! Brawo! Może być bardzo niebezpiecznie. Pressing ze strony rywali. Daba. Neuer. Dobry odbiór, ale piłka wychodzi poza boisko. Piłkę z łatwością przejmują rywale. Zmarnowany wrzut z autu. Zidane. Vipers coraz bliżej do bramki rywali. Antoine Griezmann. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Griezmann. Dobra interwencja obrońcy. Niebezpieczeństwo zażegnane. Długo grają piłką i gol będzie warty 3 punkty. Czy wykorzystają okazję? Ależ go wypatrzył. Gol, gol, po trzykroć gol! Świetnie powiedziane, Darku. Poczekali, wykorzystali sytuację i mistrzowsko punktują przeciwnika. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Ładnie przechwycił piłkę. Wartość mnożnika jest maksymalna. Chyba warto z tego skorzystać. Dobre podanie, minęło linię obrony. Doszedł do tego prostopadłego podania. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Antoine Griezmann. Falcao. Carles Puyol. Próba pressingu, zobaczymy, co z tego wyniknie. Pasek już się naładował, co w pełni uzasadnia zaatakowanie bramki przeciwnika. Taka okazja, czy się uda? Uniesiona chorągiewka, spalony. Richarlison. Ależ tam się przedarł. Gola właściwie 3-1. I właśnie o to chodzi w tej grze. Wypracować sobie mnożnik i wykorzystać go z pełną bezwzględnością. Piłka ma już maksymalną wartość. Teraz trzeba tylko strzelić i zainkasować 3 punkty. Lewandowski za plecy obrońców. Piłka mija obronę. I mają to! Mają 3 punkty! Poszli teraz na całość, ale ryzyko się opłaciło. To nie jest łatwa sztuka, ale wiedzieli, co robią. Zagrywa piłkę na skrzydło.
Max Meyer! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Przerwana akcja, spalony. Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg. Zizou. Teraz Robert Lewandowski. Ponad... Ależ dobra okazja! A jakim cudem to obronił! Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Zagrywa w okolice 9 metra. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Dobrze próbował, ale stracił. Będzie okazja do kontrataku. Robert Lewandowski ma dobrą okazję do strzału. No i mamy bramkę, proszę Państwa, za 2 punkty. Tak, trzeba powiedzieć, że ładnie pograli piłką. No i są efekty. Kapitalne wykończenie akcji przez Argentyńczyka. Jest gol! Widać, że Leo Messi jest dziś jak zwykle w doskonałej formie. Lionel Messi! Piłka u Xaviego. Sergio Ramos. Piłkę przejmują rywale. Robert Lewandowski. Sergio Ramos przejmuje piłkę. Zinedine Zidane. Naciska ekipa Vipers. Bramka coraz bliżej. Koniec pierwszej części meczu. No i mamy niespodziankę.